Chaisem, jest czas, wy musicie iść do kuchni i trochę podziałać. Zobaczcie, z banana, z jajka i z płatków owsianych możemy zrobić piękne, chrupiące, zdrowe, smaczne ciastka. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jedzeniu, smacznym jedzeniu, zdrowym i tym mniej zdrowym również. I od razu taką złotą myśl do przemyślenia chcę wam przedstawić, że najlepsze jedzenie to jest takie, które nie jest reklamowane w telewizji. Bo niestety w dzisiejszym świecie, w dobie marketingu, nie mówię, że marketing jest zły, bo to jest narzędzie, a narzędzie w dłoniach łotra może spowodować coś złego, ale w dłoniach osoby, która kieruje się od serducha, że chce zmieniać świat, chce dla ludzi jak najlepiej, to marketing może być super narzędzie. I też jest różnica wielka między manipulacją a wywieraniem wpływu. Ja przykładowo poprzez manipulację a wywieranie wpływu rozumiem tak, że manipulacja to jest tania sztuczka, która tu i teraz ma spowodować sprzedanie danego, danego produktu i jest krótkoterminowa. Ma się hajść zgadzać na przestrzeni pół roku, a potem czy konsument będzie zadowolony czy nie, to ogólnie wszyscy mają w dupie. A wywieranie wpływu w mojej w moim odczuciu to jest właśnie długofalowa pozytywna strategia, która ma na celu zachęcić, zarazić daną ideą. Pozytywną ideą, bo ja wywieram wpływ na ludzi poprzez przykładowo moje strategie marketingowe, ale mam z tyłu głowy, że najważniejszym celem jest odpowiedź na fundamentalne pytania osób po drugiej stronie. Ekranu i wszelkie jakieś problemy, które mają te osoby, nie zostawiam. Zawsze wszystko zapisuję, analizuję i wszystkie materiały, które znajdziecie na blogu, czy właśnie na wideo, czy na Instagramie, to jest echo Waszych komentarzy, Waszych sugestii, Waszych problemów. Nie ukrywam również, że pewne przekazy informacyjne, marketingowe, po to, aby mógł sobie utrzymać to wszystko, bo cały model biznesowy jest stworzony właśnie na fundamencie blogu, na YouTubie i na Instagramie. Wy macie 90% darmowej treści, to jest ekonomia wdzięczności, a te 10%, które chcą mnie przykładowo wspierać finansowo, żebym mógł ten biznes rozkręcać i utrzymywać, kupują produkty premium. Ale ja nie namawiam, nie zachęcam, są przekazy podprogowe, że osoby, które chcą mnie wspomóc, zobaczą to i mnie Desprom. Ale to nie jest na zasadzie takiego ślepego strzelania z kałacznikowa, że kup, 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 kup. To jest najgłupsza rzecz, jaka może być. I w kontekście właśnie tego, co się dzieje w telewizji, jeszcze raz podkreślę. Najlepsze pożywienie to jest to, które nie jest reklamowane w telewizji, bo zwróćcie uwagę, że lwia część producentów żywności. Jakbyśmy przeanalizowali ich skład, wypada bardzo słabo. A te niszowe, ekologiczne producentów fascynatów, którzy z reguły sami zauważyli, że tego typu produkty pozytywnie działają na ich ciało, mają na celu dostarczenie, przykładowo tym wszystkim dookoła. Najbliższym, a przy okazji rozrastają się na tyle pozytywnie biznesowo, że mogą jeszcze świadczyć nam te usługi. I ja właśnie tego typu produkty w 2020 będę chciał wspierać. Będę chciał pojeździć po tego typu osobach i zrobić taki research, co na polskim rynku rzeczywiście jest godnego zaufania i co jest wartościowym produktem spożywczym. Najróżniejsze miody, najróżniejsze nalewki, wyciągi, przetwory. Typu ogórki konserwowe czy kiszone czy kapusty to wszystko jest fajna sprawa, super by było zbudować. Taką bazę osób, które mają tego typu produkty, abyśmy my mogli ich wspierać? Poprzez to, że kupujemy od nich. To jest rewelacyjna sprawa nie tylko dla gospodarki, dla małych przedsiębiorców, ale również dla nas. Dlatego miejcie to na uwadze. I idąc dalej o krok. Nie musicie wcale wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy na zdrowe odżywianie. Tak naprawdę zdrowe odżywianie jest tanie, tylko wymaga odrobiny czasu od nas. Moją inwestycją jest poświęcony czas na przygotowywanie tych posiłków. Jeżeli nie macie, tego czasu, a chcecie zaoszczędzić ten czas, kupcie jakiś dobry sobie catering. To jest super sprawa. Ja mam ten plus, że pracuję w domu, lubię gotować, dokumentuję to po części dla Was, żebyście też mieli mm, narzędzie do rozwijania się i poprawiania pewnych elementów w swojej, w swojej kuchni, w swojej strategii zmiany nawyków żywieniowej. I dlatego to lubię i to kontynuuję. Ale jeszcze raz podkreślę, nie wiadomo jakie budżety nie są potrzebne, tylko czas i umiejętność połączenia tego wszystkiego. Zobaczcie, z banana, z jajka i z płatków owsianych możemy zrobić piękne, chrupiące, zdrowe, smaczne ciastka. Też nie chcę, żebyście wpadli w taki dysonans poznawczy, czyli że tylko zdrowe odżywianie jest ekologiczne, że tylko musimy jeść ekologiczne. Dobrze by było, żeby jakaś część produktów ekologicznych była, ale nie wpadajmy w skrajność. Mamy taki a nie inny budżet. I kupujemy przykładowo nawet marketowe warzywa, owoce, ale nie kupujemy chleba, pszenicy syropu, glukozowo-fruktozowego tych produktów, które de facto trują nas najbardziej. I chcę, żebyście to mieli na uwadze. Ja na przykład mam taką manierę, że od rana nie lubię produktów stałych. Jest to z reguły banan, bazą jest banan. Potem co do tego dorzucę, to jest też freestyle, to na ostatnim filmie też pokazywałem. Banan, owoce leśne, jakaś mieszanka właśnie owoców leśnych, dodaję do tego wodę, miksuję, mam szejka, do tego robię kawę i jeszcze do tego szejka również pamiętam, aby dodać odżywkę białkową i kwasy tłuszczowe, bo ta sytość jest uh, o 2-3 godziny przeciągnięta w czasie, nie muszę podjadać, bo jakbym zjadł przykładowo samego banana, owoce leśnej i wodę i bym to wypił, to jest półtorej, dwie godziny jestem głodny, a jak dorzucę do tego białko i kwasy tłuszczowe, to w czasie się to wydłuża nawet od półtora, dwie godziny i wtedy ten efekt podjadania i przede wszystkim hormony grelina, leptyna jest wyregulowana i nie chce mi się podjadać, nie mam w ogóle chęci, myśli o jedzeniu, jestem skoncentrowany, sfokusowany na pracy. Kolejna sprawa, my nauczyliśmy się mega wygody. No ja wiem, żyjemy w takim, a nie innym świecie, pęd życia jest niesamowity, nie mamy nawet czasu, pomyśleć co zdrowego mamy zjeść i dochodzi do sytuacji, że zamiast głupiego arbuza nawet kupić, który plaster średnio ma dziś... 150 kalorii, to wolimy z jedną taką delicję zjeść, która ma 50 kalorii, A oczywiście na jednej delicji się nie kończy, jemy 4 i to jest 200 kalorii. I plaster przykładowo arbuza ma, okazuje się, że ma mniej kalorii niż takie 4 delicje. No i sami łapiemy się w tego sidła, sami nabijamy kalorie śmieciowymi, przetworzonymi produktami. Znaczy pamiętajcie, że producenci żywności bardzo skrupulatnie to wykorzystują i mieszają, robią mieszanki w stylu cukier, kwasy tłuszczowe, jakieś Emulgatory czy konserwanty potęgujące ten smak, że dane. Produkt w tym kontekście, przykładowo, niech będzie delicja czy czekolada, jest bardzo smakowita. My jesteśmy uzależnieni tak naprawdę od smakowitości, a nie od jakiegokolwiek pojedynczego makroskładnika. Nie jesteśmy uzależnieni od cukru, jesteśmy uzależnieni od połączenia cukru z kwasami tłuszczowymi, bo tłuszcz jest nośnikiem smaku, potęguje ten smak, i nagle w naszej głowie jest eksplozja, jakbyśmy sobie wzięli kreskę koksu. Że o matko, to jest takie dobre. Ja chcę jeszcze więcej, jeszcze więcej. I stymulacja ośrodka nagrody nie ma końca. I my jesteśmy ćpunami kulinarnymi, żywieniowymi. Dlatego, nawet napychajmy się tymi słodyczami, ale zróbmy blachę sernika sami. Wiemy, co tam jest. Sam fan. Zrobienia danego produktu w kuchni, obcowanie z danym produktem, poznawanie jego struktury, zapachu, kreatywność, jaka powstaje podczas produkowania, tak to nazwę, danego posiłku powoduje, że my stajemy się po części inteligentniejsi, bo to jest też proces, który toruje pewne ścieżki w naszej głowie odpowiedzialne za kreatywność i chęć w ogóle działania, impuls do działania też. W ten sposób możemy sobie pobudzić, bo jeżeli nauczymy się działać w kuchni, to to będziemy też po części potrafić przełożyć na życie codzienne. Ja po części między bodźcem związanym z treningiem, że muszę trenować, ale nie że chcę super fajnie wyglądać, tylko to działa pozytywnie na moją psychikę, bo po 15 godzinach siedzenia przy kąpie, to jest taki reset dla mojego y, mózgu i kolejna kwestia kulinaria, to jest rzecz Poznawanie procesów, poznawanie algorytmów, tak naprawdę stworzenie danego produktu, danego dania to jest algorytm. Krok po kroku i my też uczymy się na podstawie tych kroków wdrażać te kroki do naszego życia. Że nic nie robi się. Tak, pizzy nie zrobisz, tak? Pizzę musisz zrobić na zasadzie 30-40 kroków. I potem jest efekt w postaci, że to nam potrójnie smakuje, bo zrobiliśmy to sami. Jest fascynacja. Że coś udało nam się zrobić. Widzicie, możecie się nawet zmotywować głupim przepisem, który sami wykonacie w kuchni. Dobra, tyle, <laughs> jeżeli chodzi o odżywianie, miejcie to na uwadze, kupujcie jak najmniej produktów przetworzonych. Nauczcie się gotować. Pamiętajcie, że jest mnóstwo produktów. Tutaj odsyłam Was do filmu, gdzie nagrałem tanie, zdrowe produkty i tam na podstawie tego kupujcie sobie i możecie potworzyć naprawdę fajne. Dania, ciastka, szejki to jest tak tanie, tylko hajsem jest czas. Wy musicie iść do kuchni i trochę podziałać. Przypominam, że jest darmowy e-book do ściągnięcia. Wprowadzenie do zdrowych nawyków żywieniowych. Jeżeli mogę wam jakoś jeszcze pomóc, napiszcie w komentarzu. Wysyłajcie to do osób, które chcą zmienić nawyki żywieniowe, ale nie wiedzą jak, bo wiem, że to jest burza mózgów. Taka, że na każdym kroku mamy sprzeczne informacje. A na tym kanale na pewno podaję, znajdziecie informacje, do których ja podchodzę bardzo racjonalnie, z dystansem i staram się, żeby to było wyważone, a nie skrajnie gdzieś zepchnięte. Tyle ode mnie, trzymajcie się.